Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym materiale na prośbę Adriana zajmiemy się łączeniem ze sobą kilku opraw oświetleniowych. To znaczy, załóżmy, że mamy taką sytuację. Chcemy oświetlić salę bilardową, więc wiadomo, jedna lampa centralna nad stołem, żeby było klimatycznie, nisko osadzona. No ale poza stołem też musi być klimatycznie, więc przydałoby się kilka kinkietów dookoła. No i tutaj taką sytuacją się zajmiemy, czyli mamy jedną lampę centralną nad stołem, wyprowadzamy ją z jednej puszki i dodatkowo mamy raz, dwa, trzy tutaj w tym przypadku kinkiety wyprowadzone też z tej samej puszki. Zastosujemy tutaj łącznik podwójny, jeżeli chcemy same kinkiety, to łącznik pojedynczy wystarczy, także tak to wygląda. Jeśli spodoba Ci się ten materiał, daj łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, napisz mi komentarz. Zachęcam do napisania komentarzy, tak jak Adrian napisał do mnie, żebym nagrał taki film, więc taki film też nagrywam. Jeśli jestem w stanie nagrać jakiś film z Waszych propozycji, to jak najbardziej jestem za. Ja też bardzo chętnie będę nagrywał filmy takie, jakie ode mnie oczekujecie, w ten sposób. No i lecimy z tematem. Także zaczniemy od montażu łącznika. Chciałem go połączyć wcześniej, ale stwierdziłem, że właściwie wcześniej łączyliśmy łącznik podwójny, ale w przypadku, kiedy mieliśmy jedną oprawę zasiloną przewodem 4x1,5, a tutaj mamy taką sytuację, że mamy dwa osobne przewody 3x1,5 wychodzące z jednej puszki i też możemy to jak najbardziej zrobić na podwójnym łączniku i taką też sytuację tutaj zrobimy. Więc zaczniemy od przewodów ochronnych. Tutaj mamy przewody ochronne, więc je po prostu sobie grupujemy wszystkie razem i łączymy je tak samo jak do łącznika podwójnego, który omawialiśmy w innym materiale, do którego link macie w opisie. I tutaj montujemy złączkę WAGO, trójeczkę, bo mamy trzy przewody ochronne. OK, i układamy sobie to wszystko w puszce na dnie. To samo robimy z przewodem neutralnym. Małe zapasy. Odizolujemy sobie. OK. I złączka WAGO. I układamy sobie puszce na dnie. Dobra. No i teraz zostaje nam przewód fazowy zasilający i dwa przewody osobne do naszych lamp, czyli do lampy centralnej nad naszym stołem bilardowym i do kinkietów, które są rozprowadzone jeden od drugiego, są rozprowadzone szeregowo. Aczkolwiek o połączeniu szeregowym to zaraz porozmawiamy, bo to, że lampy są rozprowadzone szeregowo, to nie znaczy, że trzeba je elektrycznie łączyć szeregowo. To jest taki paradoks, bo lampy są w jednym szeregu, ale łączymy je równolegle, ale o tym może w innym materiale, bo w instalacjach elektrycznych połączenia szeregowe i równoległe to są dwa różne pojęcia. I nie mylić połączenia szeregowego z szeregowym rozstawem lamp. O, w ten sposób powiem, nie? Ale to zaraz do tego dojdziemy. Teraz mamy tutaj zasilanie i mamy dwa odejścia. I tak samo na łączniku podwójnym mamy, tutaj mamy zasilanie i mamy dwa wyjścia. No i tak też łączymy. Nasze zasilanie, tutaj sobie zrobimy mały zawijasik i włączymy nasze zasilanie tutaj pod zacisk. I dwa odejścia na łączniku łączymy sobie od góry na wyjściu. A tutaj nie odizolowaliśmy sobie. Sekunda. OK. To zawiniemy. Prowadzimy sobie. Dobra, tutaj
tutaj sobie też zawiniemy ten łącznik na dół. O, w ten sposób. I okej. Okay. I mamy tutaj teraz zasilanie do naszej lampy centralnej i zasilanie do naszych kinkietów. I wprowadzamy to do puszki. Montujemy sobie, o, i dokręcamy. Te wkręciki. Nie będę skręcał już tych blaszek rozporowych, bo jeśli chodzi o łączniki, no to łączniki w zupełności wystarczy na tych wkrętach, bo to nie jest gniazdo, które ciągniemy, wtykamy, wyciągamy tą wtyczkę. Łączniki jakby no nie są narażone na takie rzeczy, także one mogą być na samych tych wkrętach, ale jeśli ktoś ma ochotę, to może też dokręcić te blaszki rozporowe jak najbardziej. No przy gniazdach to zalecam dokręcać te blaszki, ale przy łącznikach, jeśli mamy te wkręty w puszkach, to w zupełności wystarczy. Zakładamy ramkę. O, i zakładamy klawisze. Ok. Dobra. Mamy to. I teraz lampy. Tutaj już mamy jakby sprawę jasną, bo mamy jeden przewód zasilający naszą lampę nad stołem. Także tu wystarczy, że podłączymy sobie lampę do kostki i jakby sprawę mamy zamkniętą. Tu trochę jest za długie, trzeba jakby przy kostkach, pamiętajmy, żeby gołe żyły nie wystawały poza kostkę. Izolacja powinna być schowana w środku, w kostce, żeby przypadkiem nie nastąpiło jakieś zwarcie nawet od jakiejś wilgoci. Rzadko się zdarza, ale może tak być. Także ok. No i tutaj jakby przykręciliśmy naszą żarówkę. O, zrobię tak, żeby było lepiej widać. O, w ten sposób. I nasza lampa nad stołem jest zamontowana. Teraz będziemy łączyć nasze kinkiety. Także tutaj jakby grupujemy sobie i zrobimy dwie wersje. Jedna wersja jest na złączkach VAGO, druga wersja jest na ten, czyli jeden kinkiet połączymy sobie na listwie zaciskowej, na tak zwanym LZ-cie i wprowadzamy sobie, parujemy sobie te żyły ze sobą, czyli żółto-zielona żyła i skręcamy w ten sposób. Żyła niebieska też wprowadzamy. Pamiętajmy, że ten LZ musi być odpowiedniej wielkości, żeby jakby te dwie żyły nam się tutaj zmieściły w nim, nie? To jest akurat czwórka, LZ czwórka, więc jakby no 4 mm kwadratowe ma jedno wejście, a dwie półtorówki mają 3, więc spokojnie nam się zmieści. I tak to wygląda. I podłączyliśmy sobie tutaj ten, sprawdzamy, siedzi, nie wystają nam żyły gołe. No i teraz podłączamy sobie tutaj tą nasz kinkiecik. W taki sposób tu wprowadzamy, żeby nie wystawały też żyły. A tu jest troszkę za długa. Musimy ją skrócić. Ok. To też, żeby nie były za krótkie. I przy złączkach, takich listwach, bardzo trzeba zwracać uwagę na to, że jak wprowadzamy do środka, żeby nie było takiej sytuacji, że ściśniemy izolację, bo jak wepchniemy za głęboko i śrubka nam wciśnie tu w izolację, no to wtedy może nam nie działać. Także to jest też taka uwaga, jakby jeżeli skręcicie coś na LZ-cie, a nie działa, to jest też częsta przyczyna, nie? Że mieliście trochę za dużego LZ-a, wskoczyła, tarzyła wam do środka i wkręt ścisnął wam ten izolację i nie świeci, nie? No bo jest przerwa w obwodzie, nie? Także o, tak to wygląda. Tutaj mamy jeden kinkiecik i teraz na VAGO połączymy drugi kinkiecik. No tutaj sprawa prostsza i szybsza, no także ja z reguły stosuję VAGO, uważam to połączenie za pewniejsze, dlatego też zalecam
stosowanie WAGO, także tak uważam, aczkolwiek no to jest opcja tańsza. Jeżeli mamy dużo tego na przykład, no to jakbyśmy chcieli w całym domu zastosować złączki WAGO, no to całe pudełko WAGO pójdzie na same lampy, także no to jest to jakiś tam koszt zawsze, kilkudziesięciu złotych. Natomiast no to jest opcja tańsza, a to jest opcja wygodniejsza i szybsza, no bo widzicie, już nie skręcam nic, już jest połączone, tylko wprowadzam nasze przewody do złączek i nasz drugi kinkiet jest jakby już połączony i tak to wygląda i mamy nasz drugi kinkiecik. Dobrze, a teraz tu na końcu jakby o, jeden kinkiet, drugi kinkiet, nasza lampka centralna, o, ładnie ją ustawimy. O, super. No i jeszcze mam tutaj jakby trzecia opcja, końcowa lampka, no to tutaj jakby no też zalecam zamontowanie złączki, aczkolwiek albo WAGO zastosowanie, aczkolwiek tutaj też zrobimy taki jeszcze inny wariant i podłączymy jakby tą naszą lampę bezpośrednio, bo jeżeli macie jakieś kinkiety, lampy, to one z reguły są już wyposażone w takie kostki, z reguły to są takie tam zwykłe białe kosteczki, coś w tym stylu, no i lampa już ma coś takiego, więc jakby no to będzie dublowanie, aczkolwiek jakby zalecam, żeby jakby no te kostki montować albo złączki WAGO, no chyba że lampa już ma takie coś, no to wprowadzamy bezpośrednio. Ja tutaj zamontuję sobie oprawkę. Bezpośrednio zamontujemy w oprawkę. O, i jakby to jest jeszcze jedno dodatkowe rozwiązanie. I przewód ochronny, jeśli no nie używamy go, to albo właśnie zabezpieczamy końcówkę przewodu, odizolowujemy sobie i zabezpieczamy złączką WAGO. Ja zalecam takie rozwiązanie, albo inne rozwiązanie, czyli nieodizolowaną część przewodu zabezpieczamy taśmą izolacyjną, kawałeczek taśmy odrywamy i zawijamy końcówkę taśmą w taki sposób. O, i też jest zabezpieczone. Także możemy to zrobić tak i tak. Ja zalecam za zamontowanie na końcówce złączki WAGO. Uważam to za bezpieczniejsze, bo WAGO tak szybko nie spadnie taśma. Czasem przypadkiem może się zsunąć. No i ta żyła nieosłonięta gdzieś tam może nam zrobić jakieś zwarcie. Mało prawdopodobne, ale możliwe. Także tak to wygląda. No i nasz układ jest gotowy. Czyli w taki sposób. I to wbrew pozorom, że lampy są w szeregu ustawione, takie połączenie z połączeniem równoległym, czyli równolegle te trzy oprawy są ze sobą połączone równolegle, ale różnice na temat połączeń równoległych i szeregowych, no to jest inny temat, może wrzucę jakiś ciekawy artykuł na ten temat albo jakieś schematy połączenia na Facebooka, ale na razie się nie będziemy tym zajmować. W każdym razie to jest połączenie równoległe i tyle. Nasz układ jest gotowy, także sprawdzimy, czy działa. Podłączymy zasilanie i sprawdzamy. Lampa centralna i kinkiety. Działa. Także tak to wygląda. Dzięki Adrian za propozycję, mam nadzieję, że wyczerpałem temat i jakby rozwiałem wszystkie Twoje wątpliwości. Także jeśli spodobał Wam się ten materiał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, napiszcie mi tak jak Adrian albo na Facebooku, albo w komentarzu na YouTubie, żebym nagrał jakiś tam konkretny materiał, jeśli potrzebujecie się czegoś dowiedzieć. A ja będę w stanie taki materiał nagrać, to na pewno to zrobię. Także tak to wygląda. Zapraszam na mojego Facebooka, zapraszam do polubienia, do udostępniania
moich materiałów wśród swoich znajomych. Pomożecie mi dzięki temu rozwinąć ten kanał jeszcze bardziej. Tak jak wspominałem, no, próbuję dociągnąć do 1000 subskrypcji we wrześniu. Może się uda. Brakuje nieco ponad 200. Także jest to osiągalne do końca września. Taki jest mój plan, takie jest moje założenie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak zauważyliście, no, w tym tygodniu zmieniam terminy udostępniania filmów. Napisałem o tym na Facebooku, napisałem też to na YouTubie. Zamieściłem taką informację, gdyż no, będę nagrywał tylko dwa filmy w tygodniu i zamieszczał je w każdy wtorek i czwartek o godzinie 17. Z tego tytułu, że mam po prostu bardzo mało czasu, a nagrywanie trzech filmów zajmuje mi zbyt dużo czasu i dwa filmy nagrywam bez problemu, z reguły w weekend sobie, w wolnej chwili, bo weekendy też mam zawalone różnymi sprawami. Natomiast ten trzeci film zawsze gdzieś tam muszę nagrywać przed pracą bardzo wcześnie albo późno po pracy i gdzieś tam go montować w wolnych chwilach i to zawsze jest dla mnie bardzo uciążliwe, dlatego stwierdziłem, że na trzy filmy w tygodniu to jest dla mnie za dużo, będę nagrywał dwa i dwa filmy zamieszczę w każdy wtorek i czwartek, także zapraszam od dzisiaj, zapraszam w każdy wtorek i czwartek i tyle. W tym materiale to wszystko, trzymajcie się, cześć.